Kiedy mówimy o ilości złota wydobytego na świecie, najczęściej przywołuje się szacunki agencji Reutersa, która zakłada około 160 tysięcy ton wydobytego złota w historii, w historii ludzkości. Są też szacunki pojawiające się coraz częściej, sygnały, że tego złota może być nawet 2,5 miliona ton, ale popatrzmy, popatrzmy na prawdziwe liczby. Po pierwsze, co roku na rynek wpływa około 4,5 tysiąca ton Nowego, nowego złota. Tak naprawdę 30% tego stanowi recykling, czyli złota wydobytego to jest około 3300 ton. Z drugiej strony zobaczmy na, na rezerwy, gdzie to złoto fizycznie jest. No przede wszystkim jest w bankach centralnych. 15 największych banków centralnych ma około 30 tysięcy ton. Z tych 160 wydobytych w tej ludzkości. To są przede wszystkim Stany Zjednoczone 8 tysięcy ton, Niemcy 3,5 tysiąca. Czy Międzynarodowy Fundusz Walutowy, który ma niecałe 3000 ton. To są również Chiny, które oficjalnie podają 2000 ton, aczkolwiek jest bardzo dużo na ten temat spekulacji, ile faktycznie Chiny tego złota posiadają. Warto zwrócić uwagę na Polskę. Polska zajmuje 36. miejsce w tym rankingu. Nasze rezerwy to nieco ponad 100 ton fizycznego kruszcu. Skąd zatem rozbieżności? Tak duże rozbieżności w tych szacunkach. Złota. Skoro mamy realne dane, które mówią o 160 tysiącach ton i poniekąd je potwierdzamy, te 2,5 miliona najprawdopodobniej wynika z funduszy opartych na złocie. Na wielu rynkach finansowych obraca się złotem niefizycznym, wręcz złotem papierowym. To są fundusze oparte o złoto, które nie mają pokrycia w złocie. To są wielokrotnie przekroczone rezerwy złota, które do tych funduszy są przypisane. Z tego, z tego punktu tak istotne jest, byśmy my jako konsumenci kupowali fizyczne złoto, które, sztabę, monetę, którą możemy zabrać ze sobą, a nie dokumenty czy certyfikaty w oparciu o złoto.